fantastycznych, prześmiesznych, wzruszających momentów w ciągu lat współpracy z TVN-em było bardzo wiele. Niemniej zdaje się, że jedną z najbardziej spektakularnych chwil była chwilka po przerwie obiadowej podczas kręcenia serialu Kasia i Tomek, kiedy okazało się, że Jurek Bogajewicz razem z ekipą zrobili mi niespodziankę, a właściwie serialowej Kasi. I nie uprzedzając mnie o tym, zamknęli w szafie całą orkiestrę meksykańską, która z tej szafy wyskoczyła, a oni nakręcili moją reakcję, która była reakcją absolutnie spontaniczną. Takim najbardziej wzruszającym, może dlatego, że ostatnio, który się odbył, więc jakby te wspomnienia są bardzo żywe, to jest moment, w którym zobaczyłam po debiucie swoim w Dzień Dobry TVN moją rodzinę, która zresztą nie tylko moją, bo Krzysztofa również, ale zobaczyłam Radosława, który wchodzi z Henrykiem na rękach, Stasia i Tadzia w tle, po tych ogromnych emocjach, jakie towarzyszyły pierwszemu odcinkowi na żywo, to było coś ogromnie wzruszającego. Wszyscy sobie stoimy i nagle jest wejście, Prokop zaczyna mówić do nas, zadawać pytania, na co ja miałem rękę w rękawiczce, bo wyciągałem coś z piekarnika i wtedy jeszcze była płyta gazowa. I położyłem tą rękę na tym gazie i zaczęła mi płonąć. Podczas wejścia na żywo pali mi się ręka, kupa dymu. Po dosłownie 2 minutach wpada straż TVN-u, za nią straż pożarna, jest zatrzymany cały Dzień Dobry. Deszczownice tylko nie zostały odpalone. Wszyscy biegają po studiu z hydrantami, nie wiadomo o co chodzi. No i to był taki pamiętny Dzień Dobry TVN właśnie z okazji Dnia Matki, który był pierwszym chyba takim, która była, była to pierwsza, największa rozruba chyba, jaką zrobiliśmy w Dzień Dobry TVN, ale z wielu innych też nas zapamiętano. Jak zaczynałam swoją pracę, to byłam bardzo poważna, bardzo dorosła, wszystko wiedząca, nigdy się nie myląca, byłam taką no, jurorką. A teraz jestem Anią, teraz jestem sobą, teraz popełniam błędy, teraz się, nie wiem, gubię buty na ramówce, śmieję się, plamię. Jestem sobą, fajnie się bawię i myślę, że to jest lepiej dla mnie i chyba dla widzów, takie mam wrażenie, bo udawanie nie jest fajne. Takim wzruszającym momentem to był taki moment, kiedy myśmy już kończyli ten serial i taka była scena, że po prostu ta niania wychodzi z tego domu. No i to rzeczywiście był ostatni dzień i ostatnia scena, którą kręciliśmy. Tania tak siadała, otwierała kuferek i wtedy tam jakieś tam wspomnienia się budziły. No i to było wzruszające i rzeczywiście przeżywałam to na swój sposób, bo byłam bardzo związana z całą ekipą, z tym serialem, z Jurkiem Bogajewiczem, z aktorami. Więc tak, no chyba to. Kochane rewolucje, 5 lat pracy. Dzień po dniu, bez przerwy. Wyobraźcie sobie, ile to torebek, ile to butów, każdy dzień musiała być inna. Ile pokoi, to trzeba podzielić przez 5. Ile hoteli, to trzeba podzielić przez 5. No i ile godzin razem z całą ekipą. To jest jakiś obłęd. Rzeczywiście 5 lat bez przerwy nie rozstawialiśmy się, nakręcając Kuchenne rewolucje. Bardzo było wiele śmiesznych sytuacji i wzruszających. Myślę, że najśmieszniejsze sytuacje są na castingach, bo wtedy dzieją się różne dziwne rzeczy. No chyba nigdy nie zapomnę, jak byłem syreną i Dawid ciągał mnie po wybiegu. Ledwo dyszałem, byłem cały mokry, poobcierany, ale do tej pory ludzie wspominają ten moment. Ja jestem osobą, która nieważne gdzie, ważne z kim. Dlatego ludzie są dla mnie bardzo ważni i przez to, że ja mam bardzo duży dystans do siebie, ja się nie ścigam, to ludzie nie wyczuwają we mnie chyba takiej wrogości, takie bardziej nastawienie życzliwe do świata. A to jest tak, że życzliwość przyciąga życzliwość. Czy zdobyłam w TVN-ie przyjaciół? Zdobyłam mnóstwo tam przyjaciół i myślę sobie, że to jest najbardziej wartościowe w tej pracy.